uwiera jak rzęsa wokół. Kamień w bucie, burzy spokój, jak tych kilka spraw na później. A które miałem zrobić teraz? Chwilę spokój, potem wraca jak bumerang i znienacka uderza. 23. Miało padać, ale się rozrzedza. A to znów się we mnie rozprzestrzenia, jak jebana epidemia. Nie wiem jak to nazwać szczerze. Poczuć do końca, wyjaśnić i przeżyć. Grzebię w starych papierach. Już miałem kilka pomysłów jak to okiełznać. Byłem na terapii, brudne żaluzje, żółta lamperia i zmęczony życiem terapeuta. To nie to jednak. I to jest głębiej niż on sięgnie. Zupełnie nie na tej powierzchni. Rzuciłem się w wir pracy wściekły. Wszystko naraz, etat, dzieci, żona, dom, siłownia, szkoła, ale nie zagłusza, nie pomaga. To fasada, a za tą fasadą czasem się rozpadam. I już nie wiem w ogóle, czy to ja, czy to suma wyobrażeń innych o mnie. A to pulsuje, wdziera się pod skórę jak zadra, drzazga i nie mam tego jak podrapać. Sam nie wiem, wiem, że nie jestem super bohaterem. Wiem, że też tak mówić to niemodne. Bo powinienem odpowiedzią być na wszystko jak na grypę Coldrex. I to jeszcze kurwa forte. A ja jestem jak weź kołdrę i mleko i czosnek i do spania. Oczekiwania. Wszyscy mają jakieś oczekiwania. 24 i dalej nie pada. Siedzę, sam nie wiem. Coś we mnie drzemie. Chuj ze mnie, nie witkacy, ale mam nienasycenie. I jest tu tego we mnie więcej. Chcę się wydostać na powierzchnię. Kumuluję energię pierwsza, a dalej leżę. I się z tym męczę. Tak jak ty z tym, że powinno tu być jakieś jebnięcie. Drobcy, kadzi werble, zaoszczędzę ci czekania. Nic takiego nie będzie. I czuję jak przejmuje moje nogi lędźkie. Brzuch, klatkę piersiową, lewą rękę, potem prawą rękę. Szyję twarz, cebulki włosów, całego mnie w końcu. I dochodzi do głosu ten real talk. Moje życie to real talk. Kryzys wieku średniego, EP, a to jest inny.